Cześć moi drodzy, witajcie. Burze, ach te burze, fronty, ach te fronty. Spotykam się z opiniami. Słuchajcie, takie burze miały być, ale RTRCB został wydany. Wszyscy pisali, wszyscy straszyli, RCB straszyło żadnych burz nie było. Owszem, wiele stron pisało o tym, że burze będą występować i będą one mogły nieść bardzo silne opady gradu i bardzo silne porywy wiatru. My też o tym i pisaliśmy i mówiliśmy. Wszystkie parametry, wszystkie modele numeryczne wskazywały na to, że takie burze mogą mieć miejsce i prawdopodobieństwo takich burz jest całkiem wysokie. Natomiast to, że front zachował się trochę inaczej niż przewidywały chociażby modele i też energia hamująca konwekcję była na tyle duża, że zdusiła część burz w Polsce centralnej. To jest druga opcja i tu w tym wypadku trzeba się przede wszystkim cieszyć, bo patrząc chociażby na mapy przejście burz gradobić Tutaj mam mapę zbiorczą Gradobić, które miały miejsce w dniu wczorajszym, czyli 5 lipca to widzimy, jak duża dynamika podczas powstawania tych burz była. Dlaczego tym mówię? Dlatego, tym mówię, dlaczego widzicie tą mapę? Dlatego bo te burze one miały wkraczyć od południowego zachodu, właśnie i potem od zachodu. I zobaczcie, że w pierwszej fazie tworzenia się tych burz. Bardzo dużo gradobić było. W województwie opolskim było najwięcej, ale również w województwie lubuskim, w województwie zachodniopomorskim, w części województwa śląskiego pojawiały się lokalnie dalej podtopienia, też szkody wiatrowe występowały. Natomiast dalej im ten front przemieszczał się na wschód, to te burze niejako były duszone, one zanikały właśnie w tej Polsce centralnej. Gdyby parametry były odpowiednie, to w Polsce Centralnej byśmy dzisiaj liczyli duże szkody. Więc moim zdaniem te prognozy, które, których zarobiliśmy research w dniu wczorajszym były jak najbardziej słuszne. To, że do końca się nie sprawdziły, nie oznacza, że były złe. Każdy jest mądry w momencie już po przejściu danego frontu atmosferycznego i może machnąć rękę i powiedzieć, a nie było, pomylili się. Ale prawda jest taka, że gdyby tragedia wydarzyła się w Polsce centralnej, a prognozy tego nie wskazywało, no nie wskazywały to, co by każdy powiedział. No właśnie, więc w tym wypadku, jak najbardziej, moim zdaniem, prognozy, które były wydawane, były słuszne. O potencjale tego, tych burz, które formowały się w Polsce południowej, w Polsce zachodniej, może świadczyć chociażby niestabilność, która tam miała miejsce. Ja też ją obserwowałem na południu województwa Łódzkiego. Co się działo, jaka była dynamika w atmosferze, więc na pewno część parametrów była, była bardzo okej okay pod względem bardzo niebezpiecznych burz, ale nie wszystkie. I z jednej strony całkiem dobrze, bo no tak jak mówię, dzisiaj by było zdecydowanie więcej zniszczeń. Przyjrzyjmy sobie, jak wyglądała sytuacja w kraju. Bardzo ładne komórki konwekcyjne i burze były w województwie. W, w, w województwach południowych południowo-zachodnich ale też w województwie wielkopolskim słuchajcie, po prostu lokalnie, miejscami mieliśmy bardzo piękne struktury chmurowe, e, szczególnie właśnie w tej Polsce południowo-zachodniej Turów, chociażby e, chociażby e, ta, e, Kraków przepraszam, chociażby Poznań, który będzie dalej widoczny, dokładnie tutaj Poznań, kto jest z Poznania na pewno to widział, to co się działo w atmosferze. Część osób mówi, że, znaczy część osób, niektóre portale podchwyciły to i piszą, i pisały, że to jest lej kondensacyjny. Nie, to nie jest lej kondensacyjny. W żaden sposób to nie jest lej kondensacyjny. Pan Karol Kieszkowski z Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że do godziny 18 strażacy odnotowali 283 interwencje związane z frontem burzowym. W Wielkopolsce najwięcej 46, Opolskie 44, Śląskie 40, Dolnośląskie 34, Kujawsko-Pomorskie 30. Byłoby ich zdecydowanie więcej, gdyby ten front pokazał pazur, tak jak miało być to według. Prognoz. Ja dziękuję, że byliście zna ze mną wczoraj. Dziękuję też za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze i za wszystkie łapki w górę. Słuchajcie, film Bardzo Silne Burze Układ Liniowy w środę obejrzało 24 tysiące osób. Dzięki za to, że poszerzamy zasięg i że to robimy dzięki Wam. I powtórzę, to nie był clickbait. Te prognozy faktycznie wyglądały na środę bardzo niebezpiecznie. Także się stało inaczej. Dobrze. Czy ja się przyznaję do błędu? W tym wypadku. Nie, z racji tego, że no tak jak mówię, nie były rozdmuchane te prognozy, te prognozy naprawdę wskazywały niebezpieczną sytuację. Niezależnie od wszystkiego, warto mieć aplikację Monitor Burz na telefonie, bądź każdą inną, no, no castingową, która może nam pomóc w takich burzowych, trudnych sytuacjach. Dziś widzimy, że burze już pojawiają się na krańcach północno-wschodnich oraz po południu pewnie pojawią się na krańcach południowo-wschodnich. Te burze już powinny być zdecydowanie a nie mniej silne, zdecydowanie słabsze. Ja przepraszam też za to, że mapy się ładują, ja dopiero je wczytuję, bo dzisiaj na szybko nie było zbytnio wcześniej czasu. Widzimy front atmosferyczny nadal znajdujący się nad Polską, nad pasem Polski Centralnej i Wschodniej. Przed frontem atmosferycznym mamy właśnie jeszcze te lokalne strefy zbieżności, gdzie mogą tworzyć się burze, aczkolwiek największe skupiska burz znajdują się na zachodniej Białorusi, zachodniej Ukrainie, na wschodniej Litwie i na Łotwie. Za tym frontem atmosferycznym napływa chłodniejsze powietrze, powietrze, które jest trochę chwiejne, ale też no jest przede wszystkim chłodniejsze. Tutaj mamy taki pas bezchmurnego nieba. W tym momencie opady deszczu występują wzdłuż linii frontu, a na strefach zbieżności przed frontem widzimy. Poszczególne komórki konwekcyjne, które mogą przybrać niedługo po... postać burz. Front poli bardzo szybko przemieszcza się na północny wschód, nad Polską też oraz nad Europą Środkową rozbudowywuje się wyż Ewi. Ten wyż będzie wpływał na pogodę w Polsce w kolejnych dniach. Z racji tego, że ten front poli, znaczy front ten niż poli, przemieszcza się w taki, a nie inny sposób, a my jesteśmy w takim, a nie innym położeniu wobec niego, to zacznie nad Polskę napływać o wiele cieplejsze powietrze z nad Morza Śródziemnego powietrze zwrotnikowe. I te powietrze, zaciągane od południowego zachodu, już w weekend w Polsce południowo-zachodniej, zachodniej, południowej przyniesie temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza, ale też burze. Cóż jeszcze? Jeśli chodzi o ciśnienie, tak jak wspominałem w tym momencie, 1017-1018 hektopaskali i w kolejnych godzinach będzie nam jeszcze powolutku, powolutku rosło. To już od razu jest prognoza na dzień jutrzejszy wraz z prognozą burzową, czyli od razu zobaczymy sobie, jak będzie wyglądała sytuacja pogodowa w piątek. W nocy ciśnienie nadal będzie wzrastało i podobnie sytuacja będzie miała. W poniedziałek. Ten wyż będzie tutaj sobie powoli meandrował w kierunku północy i północnego e, wschodu. E, te, ciśnienie najwyższe będzie w piątek, w godzinach popołudniowych, 1022 hapaskal w Polsce Północnej, 1021 hektopaskali w Polsce Południowo-Wschodniej. Jeśli chodzi o ostrzeżenia, e, w tym momencie nie ma żadnych ostrzeżeń i ostrzeżeń nie ma na piątek. Ostrzeżenia będą widoczne w sobotę przed upałem, szczególnie w Polsce południowo-zachodniej, o czym ja wspominałem, i w niedzielę, kiedy to temperatury przekroczą w Polsce południowo-zachodniej i centralnej powyżej 32 stopni Celsjusza, jest prognozowany stopień drugi, jeśli chodzi o upały. Jeśli chodzi natomiast o pogodę, o pogodę w tym momencie mamy nad Polską zanikający, właśnie odswajający się w sumie nad Polski front atmosferyczny chłodny i ten front, ten front powoli będzie opuszczał nasz kraj. Do wieczora te opady powinny zanikać, natomiast może się rozpadać na krańcach południowo-wschodnich, lokalnie może gdzie niegdzie zagrzmieć, natomiast będzie postępowała poprawa pogody i w piątek w wielu miejscach Polski bezchmurne niebo. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich zdecydowanie większe zachmurzenie. Gdzieś tam na wschodzie może lokalnie pokropić, ale naprawdę left. Będziemy mieli całkiem ładną i przyjemną pogodę. Jeśli chodzi o temperatury w tym momencie 22 do 24 stopni Celsjusza, najcieplej na południowym wschodzie przed frontem atmosferycznym 26 stopni Celsjusza w nocy ciśnienie dosyć mocno spadnie z racji tego, że będziemy mieli właśnie bezchmurne niebo w wielu miejscach Polski temperatury od 8 do 12 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, tam gdzie jeszcze front będzie się znajdował od 16 do 18 stopni Celsjusza. W piątek natomiast tym temperatury poszybują bardzo szybko do góry i znów tam gdzie mamy gołe niebo będziemy mieli słońce tam będzie najcieplej najcieplej w Polsce południowo-zachodniej 26 do 28 stopni Celsjusza na pozostałym obszarze od 23 do 26 stopni Celsjusza najchłodniej na wybrzeżu oraz w górach od 8 stopni w górach, w wyższych partiach, ale ogólnie od 18 do 20 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi natomiast o porywy wiatru, to w przypadku wiatru jeszcze na wybrzeżu dosyć mocno powieje od 40 do 50 km na godzinę, na pozostałym obszarze od 20 do 30 km na godzinę. W Piątek, jeszcze słabsze porywy wiatru, bo od 10 do 20 km na godzinę pogoda wyżowa pełną gębą. W tym momencie widzimy, że w czwartek, w godzinach popołudniowych, mamy tą masę niestabilnego powietrza, gdzie ilość, ilość energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcyjną nad za naszą wschodnią granicą osiąga 1300-1500 j na kilogram. U nas w Polsce od 300 do 600 j na kilogram, ale z każdą godziną super. Sukcesywnie będzie wypychany poza nasze wschodnie granice. Wyżowa pogoda nie będzie sprzyjać żadnym, nie będzie ogólnie sprzyjać, słuchajcie, zjawiskom burzowym. Ja sobie sprawdzę, jak to wygląda w piątek. Gdzieś tam na wschodzie będziemy mieli tam od 50 do 100 J na kilogram, ale osiadanie powietrza nie będzie generalnie wpływało na jakieś tam ruchy konwekcyjne i, i ruchy burzowe. A co w kolejnych dniach? Ano w kolejnych dniach widzimy ocieplenie z dnia na dzień, tutaj widzę to dla Polski centralnej przede wszystkim Warszawa. 8, 9, 10 z każdym dniem coraz bliżej do 30, natomiast 10, 11 delikatne ochłodzenie, ale to ochłodzenie będzie dosyć małe. Potem widzimy od 14 troszkę większe ochłodzenie. To jest dosyć daleki termin, więc tutaj prognozy mogą się zmienić. Natomiast jak zerkniemy sobie troszeczkę bardziej na zachód polski. Wielkopolski, Zachód. To trzydziestki mają być przebite 8, 9 i 10. To będą bardzo ciemne dni, szczególnie dla zachodu i południowego zachodu Polski. Więc tak to wygląda. Na tą chwilę kończę. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Ja muszę zaległości tutaj sobie odpracować, więc kolejny materiał pojawi się prawdopodobnie jutro rano. Dziękuję Wam wszystkim. Pozdrawiam. Cześć.